Serdecznie. W imieniu pana starosty chciałam tutaj na ręce dyrektora złożyć podziękowania, że w tak podniosły sposób państwo obchodzicie i Dzień Patrona Szkoły, i ślubowanie, i przydzielanie awansów mundurowych, jak również Dzień Edukacji Narodowej. Z tego miejsca młodym pierwszakom życzę wszystkiego dobrego na tej nowej drodze życia. Myślę, że tutaj nawiążecie swoje przyjaźnie na wiele, wiele lat, ale myślę również, że dzięki tej kadrze, fantastycznej kadrze, zostaniecie doskonale przygotowani do egzaminu maturalnego, do życia. Tu zostanie ukształtowany wasz kręgosłup moralny, i myślę, że to będzie przepustka do lepszego świata. Tam, gdzie nie ma różnych ograniczeń, myślę, że wasze zainteresowania, pasje zostaną tutaj rozwinięte i być może odkryjecie w sobie nowe pokłady, z którymi nawet nie wiązaliście ani przyszłości zawodowej, ani jakiejś artystycznej, sportowej. Także dla młodych pierwszoklasistów wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Natomiast z uwagi na Dzień Edukacji Narodowej, całej kadrze pedagogicznej, wszystkim pracownikom szkoły, paniom w administracji, paniom woźnym, sprzątaczkom, konserwatorom, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu za tą pracę, codzienną pracę, mrówczą pracę, bo ta praca przynosi efekty i to widać we wskaźnikach i zdawalności, i w aktywności szkolnej, na forach innych szkół powiatowych. Bardzo to cieszy i na pewno tutaj władze samorządowe doceniają te starania. Wszystkiego, wszystkiego dla państwa, co najlepsze i dziękuję bardzo za tą codzienną
pracę, której może czasami nikt nie dostrzega, ale naprawdę ona jest widoczna. Dziękuję bardzo. Poprawiam strój, bo przechodzimy do bardzo podniosłej chwili. Będziemy w tej chwili przyjmować ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie klas pierwszych po komendzie do ślubowania proszę przyjąć postawę zasadniczą i unieść prawą dłoń. I oczywiście powtarzać za mną tekst roty ślubowania. Klasy pierwsze do ślubowania. Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym i uczciwym uczniem. Dbać o honor i imię swojej szkoły. Naśladować naszego patrona Tadeusza Kościuszkę. Szanować nauczycieli i wychowawców. Zdobywać jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Aby stać się dobrym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Po ślubowaniu. Można nagrodzić pierwszaków brawami. Proszę usiąść. Proszę Państwa, następny punkt to jest awans klas mundurowych. Ja bym chciał tutaj głos oddać panu inspektorowi Stanisławowi Madejskiemu. Do nadania awansu będziemy prosić naszych gości. Także proszę się przygotować, proszę Państwa. Pan inspektor tutaj wszystko poprowadzi zgodnie z przyjętym wcześniej planem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem klas mundurowej oraz statutem szkoły w dniu dzisiejszym będziemy uczestniczyć w nadaniu kolejnych stopni podoficerskich kadetów. Zaczniemy od klasy trzeciej, przepraszam, drugiej, trzeciej i czwartej. Kadeci, klasa druga, do awansu, wystąp. Baczność, za mną marsz. Lewo, zwrot. Kadeci, baczność, prawo, zwrot. Prost, marsz. Stój. W lewo, zwrot. Spocznij. Na podstawie statutu szkoły klasa 2C zostaje mianowana na pierwszy stopień młodszego kadeta. Pierwszy, baczność. Trzy kroki na prost, marsz. Trzeciacy, do awansu, wystąp. Klasa baczna. Za mną marsz. Klasa baczność. Dwa kroki na prost, marsz. Prawo, zwrot. Prost, marsz! Dwa kroki na prost, marsz! Lewo, wrót! Spocznij! Na podstawie regulaminu szkoły klas mundurowych
klasy trzecie będą mianowani na stopień kadeta. Baczność! Wręczy rzędy! Do awansu wystąp! Baczność! Drugi szereg. Do awansu wystąp. Czwarta, do awansu, wystąp! Klasa czwarta, baczność! Klasa, stój! Baczność, w lewo zwrot! Baczność, spocznij! Baczność! Na podstawie regulaminu i statutu szkoły klasa czwarta C mianowana jest na stopień starszego kadeta. Kadeci, baczność! Pierwszy rzut do awansu, wystąp! Baczność! Do awansu wystąp! Klasy mundurowe. Dzisiejszy dzień to jest takim świętem. W służbach mundurowych święto służb mundurowych jest bardzo ważnym świętem. W tym dniu otrzymujemy awanse. Oficerowie zostaną nominowani na kolejny stopień. Zostaną także przydzielane pewne odznaczenia, medale, ordery. Później jest wielka przyjemność i wspominanie pewnych rzeczy oraz wytyczanie sobie konkretnych celów na następny rok. Ja życzę wam, żebyście ukończyli maturę. To jest podstawowy cel. W następnej kolejności zdrowia, bo w służbach mundurowych, jeżeli chcecie uczestniczyć w tych służbach, potrzebne jest zdrowie. Sprawności fizycznej, żebyście ją mieli chociaż na tym samym poziomie co ja. Złota odznaka strzelecka. Wytrwałości w działaniu, żebyście dostali złoty medal, tak jak ja. Złoty medal za długoletnią, nienaganną służbę. I odwagi, zdecydowania, tak jak ja. Brązowy krzyż zasługi za udzielanie pomocy i ratowanie 3 ludzi. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji tego święta. Gratuluję awansów, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu Stanisławowi za przeprowadzenie
procesu awansu, nadania awansu. Za chwileczkę, tak jak obiecałem, młodzież klas pierwszych przedstawi nam krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony naszemu patronowi. I ja na tą chwilę tylko chciałbym Państwa poprosić o powstanie. Wyprowadzimy poczet sztandarowy. Całość, baczność. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Spocznij. Oddaję głos już młodzieży. Tadeusz Kościuszko to postać niezwykła. Na trwale zapisał się w polskich dziejach. Rzeczpospolita chyląca się pod koniec XVIII wieku ku upadkowi zyskała bohatera, którego sława przetrwała do dziś. Jest jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach narodu polskiego. Umieszcza się go w jednym rzędzie ze Stefanem Czarnieckim, Janem III Sobieskim, księciem Józefem Poniatowskim, Romualdem Traugutem i Józefem Piłsudskim. Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w skromnym domku w Mereczowszczyźnie pod Ossowem. 1765 roku za radą Józefa Sosnowskiego wstępuje do szkoły rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie uzyskuje tytuł chorążego, a w 1768 stopień kapitana. Za osiągnięcia w nauce otrzymał stypendium króla, które przeznaczył na studia na Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. W 1777 roku wyjeżdża do Ameryki, gdzie jako ochotnik bierze udział w wojnie o niepodległość USA i buduje fortyfikacje słynnej Akademii Wojskowej West Point. W 1784 roku wraca do Polski w chwale bohatera, przyjaciela samego Waszyngtona. W 1789 Kościuszko zostaje generałem Armii Koronnej Wojsku Polskim. Popularność zdobył jako organizator i naczelny dowódca ogólnonarodowego powstania 1794 roku. W Wojsku Kościuszkowskim w czasie insurekcji walczyli obok szlachty także chłopi i mieszczanie. Naczelnik Kościuszko był więc pierwszym w naszych dziejach przywódcą całego narodu walczącego o wolność i niepodległość. Jego powstanie zostało stłumione, ale już w 1797 roku na ziemi włoskiej powstały Legiony Polskie, a w 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe, w 1863 roku Powstanie Styczniowe. Nasz patron zapoczątkował więc wieloletnią walkę o wolność Polski, którą ostatecznie zyskaliśmy po I wojnie światowej. Niech nie lekarz zaszedł, Polski zrobi brak.
czasie powstania 1794 roku pojawiły się liczne utwory poetyckie sławiące naczelnika. Świadczą one o olbrzymiej nadziei, jaką wiązano z jego osobą. Po wybuchu insurekcji po Warszawie krążył anonimowy wiersz pod tytułem Odezwa do stanu rycerskiego kawalerii narodowej. Wzywał on płomiennymi słowy do walki z zaborcami pod przywództwem Kościuszki. Uratował swoją jedną polską szecie, że je pozwala na silne powstanie. Zbyt rządu, gwałtu, przemocy, nieładu, wskazując model Francuzów przykładu. Kościuszko, w wielu narodach sławiony, odwagą, męstwem i różnymi cnoty, zagrzewa naród do dzielnej obrony przeciw tyranom. Niech zabrzą do spoty. Latem 1794 roku wojska Kościuszki broniły Warszawę przed Prusakami i Rosjanami. Powstała wtedy pieśń na gwiazd Kościuszki, anonimowego autora sławiącego naczelnika. Oto się zbliża niezwyciężony, sił twych naczelnik ludu wspaniały. Nieba godały dla twej obrony, twego powstania, szczęścia i chwały. Na hasło jego dzielnego ludu naród się cały bierze do broni. Zbiera na placu laury zwycięstwa, godny walczących przodków swych dłoni. Dumny najezdnik trupem pada, lub pieszka z hańbą na szczęk oręża. Polak już wolny sam sobą włada, Polak zgarziwszy śmiercią wycięty. W bitwie pod Maciejowicami Kościuszko został ranny. Trafił do rosyjskiej niewoli. Wśród mieszkańców stolicy krąży w odpisach wiersz pod tytułem Żal po wzięciu Kościuszki. Idzie w niewolę mąż ten obaczył blizny. O Panie, jakieś były tego przeznaczenia? Chcę śmierci, nie chcąc przeżyć nieszczęścia ojczyzny. Ale nie, wielkich ludzi dłuższe są cierpienia. Niechaj go wieki wiekom w pamięć podają. Ojciec synom dżaz swym wnukom gada. Niechaj na chwałę ludzkości pieśń o niej śpiewają. Ja przestaję, bo salu z rąk pióro wypada. Już na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiały się sztychy i tabakiery z podobizną Kościuszki. Po upadku insurekcji legenda Kościuszki przyczyniła się do utrwalenia w rozbitym pomiędzy trzech zaborców narodzie idei nieustannej walki o niepodległość. Postać Kościuszki utrwalana była w wierszach i pieśniach. Na trwałe też został związany z Krakowem, miastem, w którym złożył przysięgę rozpoczynającą powstanie. Po śmierci pochowano go na Wawelu. Od tej pory do krypty świętego Leonarda ściągały patriotyczne pielgrzymki. Stąd podążał na kopiec Kościuszki, usypany w latach 1820-1823. Kopiec ten, dla pokolenia zrodzonego w niewoli, stał się symbolem wiary w wybicie się na niepodległość. Żyjący w XIX wieku poeta Kornel Ujejski pisał: Wawel runie, zostanie mogiła Kościuszki. Jeszcze większą popularność zapewni naczelnikowi Adam Mickiewicz, który w Panu Tadeuszu skreślił te słowa. I te same portrety na ścianach wisiały. Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że wypędzi z Polski trzech mocarzów, albo sam na nim padnie. W okresie powstania listopadowego powstała i wkrótce stała się bardzo popularna pieśń Polonez Kościuszki. Na nas nieba, jak krwi wrogów będzie mrodzić. Tego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. To nasz droga w białej szacie, złotym skrzydłem, które leci. Na jej czole patrzaj bracie, jak swobody gwiazda świeci. To nasz droga w białej szacie, złotym skrzydłem, które leci. Na jej czole patrzaj bracie, jak swobody gwiazda świeci. To powiedział, że los
skalę, swymi braćmi są Hitów, temu pierwszy w wypale przed kościołem karmelitów. Kto mi uczuł w nośnym bycie naszych kajdan własny wagi, to jak zdrajcy wydrę życie na niszczonych kościach Pragi. Kto nie uczuł w dusznym bycie naszych kajdan praw zniewagi, to ja w tańcy wydrę życie na niszczonych kościach Pragi. Pióra wielkiego patrioty Władysława Ludwika Anczyca. W liście do przyjaciela Teofila Lenartowicza wzruszony poeta pisał: na przedstawienie zjeżdżają się nawet z odległych okolic. Postać Kościuszki, niby jakaś święta, unosi się nad rozsypanym narodem i wylewa nań promienie ciepła. Niezwykłą historię przekazała pisarka Alina Świderska, opisując, jak to w drugiej połowie XIX wieku niejaki Jan Siedlecki, mieszkaniec Krakowa, co roku w dniu 3 maja budził o świcie swoje dzieci i szedł z nimi na kupiec Kościuszki. Tam na klęczkach kazał się modlić w intencji ojczyzny. Nasz Kościuszko chwat nad chwaty, z braćmi Krakusami, z tłuk Moskali wziął armaty pod Racławicami. Wielmi go zakochanego, każdy polski chłopiec. Trwa do dzisiaj pamięć jego i Kościuszki kopiec. W XIX i XX wieku Polacy udający się na emigrację polityczną lub zarobkową nazywali nazwiskiem Kościuszki różne miejsca na świecie. Najsłynniejszy z nich to Park Narodowy w Nowej Południowej Walii, najwyższy szczyt w Alpach Australijskich, zdobyty przez Edmunda Strzeleckiego. W Stanach Zjednoczonych jest hrabstwo Kościuszki w stanie Indiana, miasto Kościuszko w stanie Mississippi i dwa główne mosty Kościuszki w Nowym Jorku. Pomniki Kościuszki znajdują się w wielu miastach amerykańskich, a także na polu bitwy pod Saratogą oraz przed uczelnią wojskową West Point. Dom Kościuszki w Filadelfii mieści muzeum jego imienia. Postać naszego patrona często pojawia się w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie utwory poświęcone Kościuszce cechuje niezwykle przychylny, ciepły ton, w jakim przedstawia dzieje wielkiego Polaka, jego walki o wolność Ameryki, życie na obczyźnie, a przede wszystkim głęboką miłość do ojczyzny. Utwory te, pisane w większości w XIX wieku, były wyrazem solidarności z walczącym o wolność narodem polskim. Dowodem na szacunek i uznanie, jakim darzył postępowy świat naszego patrona, i wspaniały wiersz przedstawiciela angielskiego romantyzmu Johna Keatsa. Sława imienia Twego aż do nas dolata, a dźwięk Jego tak wzniosły i tak wspaniały, iż odgłosem swoim napełnia wszechświat cały. Brzmi wszędzie i brzmieć będzie po tysiączne lata. Imiona bohaterów z nadziemskiego świata spadają gromem. Bóg je zamienia w pieśni chwały, a żeby potomności zdumionej śpiewały o Wawrzynie, co skronie wybrańców oplata. I z Twojego imienia w ów dzień upragniony, gdy dobro zapanuje, kiedy fałsz zaginie,
i powstanie pieśń dźwięcząca natchnionymi tony i nieśmiertelnym hymnem błękity popłynie. Pieśni tej słuchać będzie wszechświat zachwycony i wielki Bóg w niebiosów słonecznej krainie. W 1917 roku, w setną rocznicę śmierci Kościuszki, na ziemiach polskich odbywały się manifestacje, w czasie których oddawano cześć naczelnikowi. Był to czas trwania I wojny światowej i rodziła się nadzieja na odzyskanie niepodległości. W II Rzeczpospolitej co roku 4 lutego, w dniu urodzin Tadeusza Kościuszki, odbywały się w szkołach akademie i recytacje wierszy poświęconych naczelnikowi. W latach II wojny światowej imię Kościuszki znów wystąpiło w charakterze symbolu walki o wolność. Jego imienia były oddziały partyzanckie walczące w kraju. Dywizjon 303 walczący w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię, pierwsza dywizja piechoty sformowana w Sielcach nad Oką w Związku Radzieckim. Polacy wszędzie popularyzowali Kościuszkę jako postać bohatera jednoczącego naród. Kościuszko, twa skromność nie dba o pochwały, równie jak mężne serce, umysł masz wspaniały, wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy, nikt więcej nie miał prawa nad ciebie do sławy. Obecnie w wielu polskich miastach jest ulica, plac czy pomnik Kościuszki. Naczelnik jest też patronem wielu szkół. Kult i narodowy pietyzm przyczyniły się do nadania naszej szkole jego imienia. Cześć tym, co rwali kajdany łańcucha, przez własną mękę i przez własny czyn. Dla Polski jutra, dla ojczyzny ducha, zbawionej z niewiary i obmytej z win. Cześć tym, co klęski śmiertelnej pomroce, ginąc z oczyma wpatrzonymi w dal, znicz rozpalali w beznadziejne noce. Aby dziś Polski nie śledził jej los. Na pewno się nie możemy już doczekać, aż wystąpicie, ale jeszcze chwileczkę. Ja chciałbym też złożyć życzenia swoim kolegom i koleżankom. Wiem, że pani przewodnicząca Rady Rodziców także panią zapraszamy. Zapraszam do mikrofonu. W imieniu wszystkich rodziców szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom i wszystkim pracownikom mojej szkoły chcemy złożyć serdeczne życzenia. Dziękujemy za wasz trud włożony w edukację naszych dzieci. Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Pięknych, szlachetnych pomysłów, które potrzebuje serca, cierpliwości i wytrwałości, aby praca z dziećmi, tymi starszymi i tymi młodszymi, zrodziła wiele szlachetnych owoców. Dziękujemy bardzo i po uroczystości zapraszamy na słodki poczęstunek. Ja, proszę Państwa, też ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu wszystkim, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji, obsługi, pracownikom internatu, za wkład pracy wkładany codziennie. Proszę Państwa, ta praca jest ciężka, obowiązkowa, odpowiedzialna i składa się na to, że szkoła jest postrzegana tak, jak jest postrzegana, że wszyscy, mam nadzieję, czujemy się w szkole dobrze, czyli ta praca przynosi oczekiwane owoce. Chciałbym, proszę Państwa, także wręczyć kilka nagród, biorąc pod uwagę jakieś wyjątkowe osiągnięcia. Mieliśmy olimpijczyka, mieliśmy sukcesy sportowe, mieliśmy akcje charytatywne, ale także dodatkowe zajęcia, które Państwo prowadzicie dla młodzieży. Wkład w pracę takiej organizacyjnej, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Oczywiście, proszę Państwa, tych nagród nie mam dla wszystkich, bo jest ich tylko 6. Ale wiedzcie, że doceniam wszystkich Państwa pracę. I powiem tak, mam zaszczyt, że z Państwem pracuję. Oby tak dalej. Pierwszą nagrodę chciałbym wręczyć pani dyrektor Annie Tywanek. Druga nagroda dla pani Ewy Łapacz.
Trzecia nagroda dla pani Beaty Rutkowskiej. Następna nagroda dla pani profesor Iwony Murawskiej. Następna nagroda dla pani profesor Beaty Kornes. Niestety ostatnia nagroda dla pani magister Małgorzaty Pomysa. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, proszę państwa. Życzę powodzenia w dalszej pracy i oddaję już głos młodzieży. Formacja taneczna może już wystąpić przed państwem. This is the time.
W ciszy znanej mi melodię, o serca gra.
Ci dziękujemy, Gabrysiu, za cudowny występ. A teraz zabawiamy Wam małą dawkę śmiechu. Gorąco powitajmy chłopaków, którzy zaprezentują nam krótki kabaret pod tytułem Egzamin. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mam do pana takie pytanie. Będzie pan się oglądał wiadomości? Będę. To mam wielką prośbę. Zrobił pan z nich notatki. Oczywiście zrobię. Dziękuję panu bardzo. Aha, tylko ostatnio pan też zrobił z reklam, to nie. Można na egzamin? Można na egzamin? Zmienił pan dzwonek w komórce? Nie, to chyba za drzwi, to chyba na egzamin. Zapraszamy. Można na egzamin? Można na egzamin? Jed istnieje. Dobry. Umie pani? Umie. A na stojąco też pani umie? Umie. To ja zaprowadzę krzesełko. Bo po prostu mi nogi nie weszły do końca. Nie było mojego rozmiaru. A żal było nie wziąć. 26 zł kosztowały. Ale to są buty raczej do stania. Nikt się nie chodzi, tylko stoi. To może niech pani się zdecyduje, na którym ze stron zaczynamy. Najlepiej w kierunku wyjścia. Dobra, no to co nam pani powie? Tak? O odrodzeniu. Córkę mam. Oczywiście to dobra odpowiedź. Jeśli chodzi o córkę Leonardo da Vinci'ego z XV-XVI wieku. Znaczy tak trochę, tylko w XIII wieku. Czyli średniowiecze? No możliw, że ten. Nie, na pewno. No ja bym od razu, nie. Jakbyś ty już ten, wiesz, ja bym nie od razu, no bo ty byłeś, widziałeś? Ja bym nie, co? Ty już tak, ja bym nie tego. Że średniowiec XIII. Ty już jakbyś wiesz. Według mnie to wszystko zażytek interpretacji. Przepraszam, czy pani już odpowiada? Zaiste. Nawiążę. To wszystko zależy od interpretacji. Jak się zinterpretujesz, tak się wyśpisz. Dobra, to będzie moja interpretacja. Niech pani coś powie o średniowieczu. O średniowieczu niech pani coś powie. Średniowiecz. Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy, tak, Mieszko pierwszy. Dobrawa. Dobrawa. Zbroję miał. Krzest wziął. Kto? I szable miał. Szable miał! Ale kto? Średniowiecze, to jest epoka. To jest wiedza, której się nie da objąć. Ja tego nie obejmuję. Średniowiec to jest epoka. Ja ci robię wstęp. Średniowiec to jest epoka i tyle, no. No co? To było, minęło. Po co do tego wracać, no? To jest epoka i tyle. Weź się z tym pogódź, hej. Po co do tego wracać? Było, minęło. Średniowiecz to jest epoka i tyle. Co może? Było, nie myśl o tym. No, według mnie na tematykę średniowiecza można spojrzeć 12 słup. Optymistycznie albo pesymistycznie. To sobie przeniosę na drugą stronę. No bo to jest jeszcze nie starość, ale już i nie radość. I to wszystko razem notabene. Wow. Pani się nazywa? Tak, po mężu. Czyli? Osobnik płci męskiej zaślubiony w wyniku ślubu. Dobrze, no to następne pytanie. Marzę. Oświecenie. No? Co? No i gdzie pytanie? Oświecenie. Ja wiem! To jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie to jest na prąd. Na prąd? No taki nieduży plus minus. Przecież pani nic nie wie o historii literatury. No i? Masz jakiś problem? Ale pani zdaje egzamin. Dziękuję, na ile? Nie zdała pani. Słucham? Nie znała pani. Nie.
Docencie, docencie! Panie docencie, docencie! Doceń, docencie! Doceń! Sorzu! Profesorzu! Ja mam wiedzę, tylko tą wiedzę trzeba wydłubać! Wydłub ją ze mnie! Wydłub tą wiedzę! Obawiam się, że nie mam tak długich narzędzi. Prośbuję ciebie, ja profesorze! Spojrzyj! A, tak sobie. Dasz? Oj, serce. Ma, spojrzyj, tasem, serce. Masz, spójrz w serce. A, dobrze. Masz serce i patrzę w serce. No dobra, to powiedz coś Adamie Mickiewiczu. Mieszkamy razem? Nie, no proszę. Pani mieszka z Mickiewiczem? Na Mickiewicza! A coś więcej? 5 przez 16. Znałam? A mówi pani coś, pan Tadeusz? A mi nic nie musi mówić, ja wiem o nim wszystko. To jest egzamin, pani nam musi coś powiedzieć. No dobra, jedna rzecz. Pobliż, pobliż, pobliż. Babę ma. Jesteśmy po to, że wrażeniem pani dyskrecji, ale nie zdała pani. Co? Nie, ja mam wiedzę. Chcecie coś więcej? Ja wam powiem. To Anna Załucka, taka zadbana trzydziestka. Panie Załucki, to jest jakaś pana krewna? Jest pani pewna? Tak, mam naprzeciwko niej okno. Widziałam ją bez majtek. A jak się pani zdawało? Bardzo dobrze. Myślałam, że będzie trudniej. Dziwi mnie to, że mimo tych łez dobrze mi jest.
seduction. Follow my step, follow the suction. One to the left, swing to the right. Drop it down low, take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my step, follow the suction. Cause we can't do what I gotta do. Oh yeah. I guess there's no need to kill. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me meet you. Well, I'm feeling bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Set up a casino, I'm money with you. If you're the victim, I'm dying of all. My lady, run to the left, run to the right. Drop it down, take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple direction. Run to the left, run to the right. Drop it down, take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple direction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Grab somebody now face to face and say, say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Set the casino, I'm money casino. If you're the supplement, I'm dying of all. My ladies, to the left, to the right. Drop it down low, take it back high. Bitch, I don't need an introduction. Follow my simple instruction. To the left, to the right. Drop it down low, take it back high. Bitch, I don't need an introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me out everything we want, put it on me. Then I'm not the realest star, but she don't play. It's in the world, we don't make day. Y'all love the book, I'm for boy. Y'all love the book, I'm for boy. I'm the wrong bad girl, bad girl. No for this thing, no for this thing. Say no for this thing, bad girl, bad girl. Mushing up the thing, mush up the thing, ballin'. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm running with me. No, if you're the internet, I'm dying, I'm lost. Thank you.
Na koniec mamy dla Was małe upominki w wyrazie naszego podziękowania za to, co dla nas robicie.